Siemanko, YouTube. Dawno mnie tutaj nie było, dawno nic nie nagrywałem, a dzisiaj tak się przypomnę troszkę. Dzisiaj zrobię sobie bicepsika, pokażę moje ulubione ćwiczenia, można powiedzieć, na pewno na tym. Bardzo lubię robić na armblasterze, czy handelkami, czy sztangą. To jest mega urządzenie jak dla mnie. A dzisiaj akurat sztangą. No, gry włamane dokładnie, jak to się mówi. Także trzy ćwiczenia sobie z rana za podą i pędzę do roboty. O! Razy i teraz sobie coś tam dorzucę, 2,5 kg. Wcześniej robiłem, do niedawna robiłem tak w zakresie 8 do maksymalnie 10 powtórzeń. Teraz podniosłem troszkę te powtórzenia i będę dodawał co seryjka. Także taka drobna zmiana w treningu co chwilę wpada. Co by stagnacji nie było, co by biceps był. Dobra, lecę zaraz następną serię z następnymi ćwiczeniami. Pierwsze ćwiczenie poszło książkowo. Biceps już spompowany. Także nie żyje pompa. Teraz drugie ćwiczenie będzie na siedząco. Hantelkami. Tak, siadam. Troszkę mnie obcięło, ale będzie fajnie widać bicepsa, jak pracuje. No i nawet triceps też się pokaże. Także jeszcze przy okazji wielkie pozdro dla chłopaków z forum SFD z działu 35+. Chłopaki, niech żyje pompa! Jedziemy z tym! Jest ogień. Jest ogień. Biceps pali. Dawno nie robiłem na 12 powtórzeń. Teraz to mocno czuję. Ale o to chodzi właśnie, żeby to czuć. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze 3 seryjki, bo robię po 4 w danym ćwiczeniu. I ostatnie będzie na wyciągu, na linkach. Zawsze jakieś jedno ćwiczenie wsadzam, żeby było na linkach. Oczywiście wskazane wolne ciężary są fani wolnych ciężarów. Ja też jestem fanem wolnych ciężarów, ale dla odmiany zawsze ta linka musi być, jedno ćwiczenie. Dobra, lecę dalej z tym pompowaniem. Za chwilę jeszcze pokażę moje trzecie ćwiczonko. Czas kończyć powoli trening i zaczynamy ostatnie ćwiczenie. Tym razem będzie chwyt młotkowy na wyciągu. Na wyciągu łapię za ten sznur i lecimy. Klata do przodu i jedzie.
zmordowane. Zmordowane. Biceps już mocno spompowany. Szkoda, że to tylko tak na chwilę. Że ta pompa nie zostanie cały czas. O, także można powiedzieć, że z mojej strony to tyle. Dawno mnie to nie było, to się pokazałem dla przypomnienia. U mnie też z systematycznością kiepsko. Praca, dom, obowiązki. Zmieniłem się godzinę pracy i też wszystko się spieprzyło, także kiepsko, kiepsko, ale jakoś tam daję radę, wpadam przed pracą na chwilkę. Zrobię jedną partię, na 45 minut padam. Dzisiaj bicepsa, wczoraj co ja robiłem. Wczoraj barki robiłem, tak po jednej partyjce. Jutro pewnie zrobię przerwę, ale zobaczę, to się okaże jeszcze. A także fajnie było. Co myślisz o moim treningu? Możesz w komentarzu napisać. To są takie moje trzy ulubione ćwiczenia. Można fajnie zrobić bicepsa, nim też. Zapomniałem dodać, że jeszcze można fajnie sobie po każdym ćwiczeniu dropseta też walnąć i mocno, mocno spumpować. Dzisiaj nie robiłem dropseta żadnego, także może na sam koniec zrobię jeszcze, ale zobaczę, jak po czwartej serii będę się czuł, jak biceps będzie się czuł. Już ma dość, ale jeszcze go dobiję. Także pozdrawiam wszystkich z wiejskiej gym. Niech się je pompa. Cześć wszystkim.